Tu Warszawa, w Polsce na zegarach minęła godzina 18. Trwa absolutnie na żywo rock'n'rollowa, jubileuszowa, proszę Państwa, setna transmisja radia. Wtedy w czwartek 22 czerwca 2023 roku. Z tej strony dyżur pełni przy mikrofonie i redaktor, ojciec, dyrektor, redaktor prowadzący dr Kamsz i towarzyszący mi redaktor Mozart. Z plecaka Stasiaka, kącik z plecaka Stasiaka normalnie powinien zacząć się o 18.05. Wiem, że Państwo czekają na tę audycję, ale czekamy tutaj z wielką niecierpliwością na redaktora Don Pabla, który odgraża się, że no lada moment będzie w studiu. Więc oczekujemy na niego, a w tak zwanym międzyczasie posłuchajmy najpierw naszego powerplaya. Dzisiaj już słyszeliśmy... A o co prosiłem, żeby nie hałasować? Don Pablo przybył. Don Pablo przybył, dobrze, ale to w takim razie power play i wtedy się witamy, dobrze? Cool and the Gang, Celebration, ojej, co się będzie działo? Tymczasem jest 5 minut po 18. No i dzisiaj nie muszę mówić, że to po drugiej stronie połączenia telefonicznego, tylko wręcz powiem po drugiej stronie stołu. Dobry wieczór. Po drugiej stronie deski. Deska dzisiaj. No ale deska dzisiaj służy, no, to jest takie, jakie radio, taki stół, no. Prowizoryczne. Bez przesady. Po drugiej stronie stołu dwaj wspaniali redaktorzy, redaktor Mozart i przybyły przed chwilą redaktor Don Pablo. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dotarłem na czas. A propos Mozarta, to chciałem ci powiedzieć, że mieliśmy takiego kolegę, który miał ksywę Salieri. To jest ten, który jest posądzany. No ja wiem, co to jest, natomiast mi się nasuwało zaraz takie pytanie. Żyje jeszcze? Ale Mozart też nie żyje. No, zależy, który. Jak się okazuje. No tak. No. Panie redaktorze, no to... Spotkaliśmy się. Jak to się stało, że ta setka wybiła? No po prostu było 98, potem 99. I po prostu setka. A kiedy było to pierwsze? No to był połowa maja 2 lata temu, czyli 2021. I takie pierwsze chyba raz, to było najpierw raz na 2 tygodnie przez kilka... Albo to pan teraz tak wyciąga ze mnie takie wspomnienia, tak? Że ja sobie usiłuję przypomnieć. Nie, no, jak już jest taka okazja, no bo to już później się nie będzie tego wracało. Aha, no to... Panie redaktorze, ja tak próbowałem nawet przygotować dzisiaj jakieś fragmenty najśmieszniejsze z wszystkich transmisji, ale to po prostu... było za dużo. Nie, tego dużo nie było, ale przesłuchania jest dużo, bo to 100 transmisji, każda po 7-8 godzin. To kto miałby siłę tego słuchać, nawet pomijając muzykę? Trzeba było zlecić fanom i tym, którzy słuchają. To na dwusetną zrobię. Na pewno by przygotowali coś pięknego. Dobrze. Tym bardziej, że oni prawdopodobnie... czy to jest legalne, czy nie, ale mają te nagrania. Tak, a pan mnie pyta o początek transmisji w maju 2021, ale dzisiaj kącik z plecaka Stasiaka to jest odsłona 74, czyli dołączył pan, panie redaktorze, tak 25 transmisji później mniej więcej. No nawet 6. Nawet sześć. Bo nie było żadnej przerwy, jeżeli chodzi o plecaka. Natomiast 74 rok to jest rok, w którym Abba wygrała na Eurowizji. Ale właśnie, bo to mi się bardzo spodobało, że co Szwedzi najbardziej lubią w Szwecji? Że Kopenhagę, tak? Nie. W Malmę. Szczokholmianom najbardziej podoba się w Malmę Kopenhaga. Okay. I dlatego... Ale to jest złośliwe, bo Malmö jest naprawdę bardzo piękne i pięknieje z miesiąca na miesiąc i naprawdę jak ktoś będzie miał czas teraz latem gdzieś się wybrać i trochę się przejść, to naprawdę będzie bardzo zdziwiony, bo to miasto się bardzo zmieniło. Panna Jadwinia przypomniała tutaj, miał pana rację, nasi słuchacze stanęli na wysokości zadania. 14 maja była pierwsza transmisja. No proszę, proszę bardzo. Kiedyś było jakoś fajniej. Ale dzisiaj jest cudownie, jesteśmy wszyscy razem w studio. No. Ja
Państwo nawet nie mają pojęcia, jak jestem wzruszony. Nawet na tę okazję przygotowałem specjalne identyfikatory i tutaj tak, wszyscy redaktorzy... Później je pokażemy. Pokażemy. Do drugiej kamery. Później się pokażemy w identyfikatorach. Dokładnie. Może nie samych, ale identyfikatory będą na pewno. I ja jako gospodarz no, czuję się w obowiązku jednak tutaj mieć na pieczy pilnowanie ramówki. W związku z powyższym no, chyba najwyższa pora na pierwszą kanapkę. No dobrze, ale którą robimy pierwszą? Taką bardziej mroczną i bardziej, że tak powiem... Wzruszającą. No nie, wzruszające są obydwie. Tak? Tak. Że Flash jest też wzruszający? No, on jest magiczny, tak. Ale czy wzruszający? Może wzruszać, ale magia to, może wzruszać. To panie redaktorze, to panu pozwolę wybrać, ponieważ... I cóż, że ze Szwecji? No tak? Bo Flash nie jest ze Szwecji. Flash jest z Australii. No, i to mam extended. Wtedy będziemy mieli czas na robienie zdjęć. Ajajajaj. A ze Szwecji nie ma extended? Nie. Nie ma extended, dlatego że to w ogóle nie był single. To była piosenka, która w ogóle pochodziła z albumu Super Trooper. Ci, którzy wiedzą, co to jest za album, to już wiedzą. O jaki zespół chodzi. To już się domyślają. I to był taki album, który no, dużo zmienił w brzmieniu zespołu, bo wcześniej było WLW, The Album, były wszystkie inne te albumy, Arrival i po prostu ABBA albo Waterloo, czy też nawet już pierwszy jakiś Greatest Hits. Natomiast tutaj zespół pokazał się bardzo nowocześnie, chociaż już nowocześnie trochę było podczas płyty WLW, nawet na okładce. Starali się być nowocześni, bo cała czwórka była przepasana tak jakby trzymającym mieczem z Gwiezdnych Wojen. Ja myślałem, że wyglądali jak Kraftwerk. Nie widziałem tej okładki. Nie, bo oni musieli być ABBA. No, Krafta to jest Kraftwerk. A poza tym wtedy jeszcze chyba nie było Kraftwerka, bo no, to był 78 rok. A to nie, Kraftwerk znaczy, to jest od końca lat 60. Był, ale nie był na tyle popularny, bo popularny no tak. Był dopiero na początku lat 80. tak naprawdę. The Man Machine, tak. Na przykład. No dobrze, no ale to i cóż, że ze Szwecji to może zostawimy sobie na koniec? Nie, czy pan chce uciekać podczas Flesza wersji extended, że typu, a dobra, to sobie włączcie nagrania, a ja sobie już pójdę. Nie, no bo jeszcze pączek na pana czeka. Wiem, a koniec diety. Koniec diety. No ileż można. Koniec diety. No nie wiem, no to może dziewczyny rzeczywiście puścimy pierwsze. Dobrze. Puścimy pierwsze. Ja w takim razie zmieniam płytę na odtwarzaczu. No dobrze. Na gramofonie. Tak, ale naprawdę. Ostatnio odpaliłem. Panie redaktorze, na przykład znalazłem stare single po kochanej cioci i tutaj na przykład Violetta Villas, proszę bardzo. Tak, można odtworzyć. I nie zacina się. I Maria Jeżowska nawet. Na single to już też po cioci? Tak. No to ciekawe, bo ja też miałem single. Właśnie, proszę zobaczyć, tutaj przekopuję właśnie wszystkie i tak... Single to są w ogóle magiczne, mi się strasznie podobają single, takie malutkie w ogóle, tylko dwie pioseneczki, ale zawsze była ładna okładka, znaczy może nie w Polsce, prawda, tak. Ale bo tutaj u nas w pewnym momencie to były tylko takie obwoluty z dziurą. Tak, ale to na skutek braków materiałowych i pewnie oszczędności. No ale Niemen się załapał jeszcze na okładkę i ze zdjęciem imienia Karewicza. Tylko i 2+1 i Halina Frąckowiak i Marla Rodowicz i wszystkie inne gwiazdy z lat 70. Bo to później chyba na początku lat 80. tak się jakoś zrobiło, że z tym drukiem było gorzej. Dokładnie. I jeżeli chciało się wydać jednak tego singla w miarę szybko, to no, trzeba było z czegoś zrezygnować. I ten klimat płyty jeszcze tak, o, już tak trzeszczy. I tak jest. No, ale to nie jest ABBA. No, ale myślę, że Benny Andersson spokojnie mógłby coś takiego zagrać. To chyba 60. On też grał w latach 60. Tak. No dobrze, ale to nie o tym dzisiaj, ale to tak udowadniam właśnie, znaczy tutaj sprawdzam, bo jestem też zachwycony tym, że udało mi się w końcu ponownie podłączyć gramofon pod cały system i piękne płyty winylowe czekają. Działa. Tak. Działa. No to co, to zaczynamy od panów w takim razie. Nie, czy od pani? No mówiłem, że dziewczyny na początek, tak? Czyli po raz kolejny zostałem przyłapany na tym, że pana nie słucham, tak? No tak, już płytę przygotowałem. No właśnie. Są. No właśnie. Nie może być wersji extended tego utworu, gdyż ten utwór nigdy nie ukazał się na singlu.
A specjalnie wybrałem taki utwór, bo chciałem, no tak, przede wszystkim w sygnale plecaka Stasiaka jest Abba. Jest Abba. Ja starałem się nawiązać w tak zwanym międzyczasie jeszcze do tej Abby i raz zaprezentowałem tytułowy numer, który był takim singlem głównym. To była płyta Visitors, to było jeszcze po Super Trooper. To już była taka jedna z ostatnich płyt, właściwie takich koncepcyjnych, które się ukazały. Taka płyta zupełnie inna, bardzo nowoczesna i taka trochę nawet niepokojąca. Natomiast Super Trooper, no to był taki album, który miał wśród swoich piosenek, no poza Super Trooper było między innymi na przykład Happy New Year. Które jest co roku na iTunes na pierwszym miejscu w okolicy 1 stycznia. No tak, to jest takie abbowe Last Christmas. Tak jest, tak jest, tak jest. No, to też jest, warto jest pomyśleć też o takiej piosence. Bo wszyscy ale to myślą, pan mówi o nas teraz? Na przykład, bo wszyscy myślą o tych piosenkach świątecznych i także od grudnia będzie się grały i tak ale dalej. Ale co roku powstaje milion piosenek świątecznych. No ale to jak się... A na jak nowy to rok? Aha. A na nowy rok? Happy New Year, żeby właśnie po 12 ta piosenka była prezentowana. No tak, jest tylko miłość w Zakopanem, no tak. I to jest no, noworoczna, tak? No zawsze jest w Sylwestra, nie wiem. No jest Sylwestra, ale na miłość w Zakopanem chyba się zdarza nie tylko wtedy. No oby. Chyba. Ja lubiłem Zakopane kiedyś bardzo. A to co się zmieniło? Wiele. Wiele się zmieniło. To znaczy, korki. Korki. Ale ma nie być. Ma nie być, bo podobno... Ale ma nie być Zakopanego, czy ma nie być korku? Udrożnią ten tunel wreszcie. A, bo jest jakiś tunel. Czy tam jakiś kolejny góral czeka na Dudki? A, to swoją drogą. To swoją drogą. Ale nie, no on już chyba jest nawet udrożniony. Podobno nawet gdzieś tam jakiś tam odcinek jest otwarty. No właśnie, to może słuchacze dadzą nam znać, jak jest sytuacja, czy jest sens wracać na Krupówki, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o tunel bliżej Szwecji, to się otwiera tunel w Świnoujściu. Tak, ale czy będą takie obostrzenia jak z tym na Mierzei Wiślanej, że trzeba kajakiem przez wydmy przechodzić? Czy... Jeszcze nie wiem. Będziemy w Świnoujściu 2 lipca i tam się wszystko okaże, bo przy okazji zagramy tam koncert i to ma być przy okazji też właśnie otwarcia tego tunelu. O proszę. Ale nie będziemy grać w tunelu. Ale to podpisuje się pan rękami i nogami pod tym tunelem po prostu. Nie no, ja się cieszę, że mamy kolejny tunel do Szwecji. Tym razem wprawdzie aż do samej Szwecji nie będzie prowadził, ale jest już dużo bliżej na pewno. A jeszcze jakby troszkę podkopać, to można by było w rezultacie gdzieś tam do Trelleborga się już dokopać, już by był w ogóle luz. Ile to jest kilometrów? A to pan to wie, panie redaktorze. Nie mi się wydawało, że zawsze było w Wałach Jagiellońskich w piosence Monika, dziewczyna ratownika, jest tam taki brycz i Rudy Schubert mówi przez megafon. Panowie na materacu, do Szwecji w przeciwnym kierunku. Czyli co, niedługo by płynęli, gdyby płynęli do Szwecji? No to zależy. To zależy od wiatru i zależy od rekinów, tak? Bo tam też był rekin jakiś. Tak. Proszę nie drażnić rekina. Jeden Rosjanin się przekonał, że to jest niebezpieczne. No. W Egipcie, tak. No dobrze, ale my tak oddalamy się od tej Abby, a... Nigdy się nie oddalamy od Abby. Abba jest zawsze najbliżej. Abba jest cały czas między nami. To jest taki utwór, który wybrałem, bo wydawał mi się taki najbardziej charakterystyczny dla tej nowej Abby, a jednocześnie zawierający bardzo dużo z tej starej Abby. Myślałem też o takich piosenkach z tych dwóch pierwszych płyt, bo tam były takie bardzo charakterystyczne utwory z takimi pięknymi harmoniami wokalnymi oraz z tym, że śpiewanie nie tylko, że w śpiewaniu nie tylko główną rolę miały dziewczyny, ale też śpiewali panowie. Panowie śpiewali. Czyli i Björn i Benny. Natomiast tutaj też się panowie pojawiają, ale główną wokalistką jest nie Agneta Felskuk, tylko Frida Lyngstad, czyli ta Ruda. I wydaje mi się, że te piosenki, które Frida miała do zaproponowania, chyba bardziej próbę czasu przetrwały, bo ona śpiewa w jakiś taki bardzo godny sposób. Agneta jest taka słodziutka i oczywiście śpiewa przepięknie, jest genialną wokalistką. Ale nie obroniła się, znaczy nie wytrzymała próby czasu, to znaczy, tak? To znaczy, nie, no to umówmy się, że wszystkie piosenki aby przetrzymały próbę czasu. Tak. Tylko jeżeli już wyrwałem się mamy głupio. Na przykład gdzieś tam wybierać, i to też oczywiście jest to bardzo... dla każdego jest zupełnie inne odczucie, to jest subiektywne. Natomiast wydaje mi się, że te piosenki, które Frida śpiewa, one mają jakiś taki inny ładunek emocjonalny. Że jakby
ten przekaz jest zupełnie inny niż... Ale to fajnie właśnie, że dziewczyny były w takich zupełnie różnych kierunkach, no jeżeli tak, chodzi o przekaz no tak, emocjonalny, no bo to przecież tak, chyba tak, na tym polegało, prawda? I tak jak boys bandy były kreowane, każdy miał być trochę inny charakter, tak samo girls bandy, Spice Girls na przykład, nie? Była sporty girl, była tam ta glamour. Victoria Beckham. No i Baby Girl. A tutaj jest taki Boys and Girls Band, który właśnie pokazuje, no to co? Że można. A, ale me and I. Właśnie, bo takie od razu mam skojarzenie z De La Soul. Me, myself and I. No, coś ja takiego, i ja. Coś takiego. To było takie rzeczywiście trochę... Björn opowiedział kiedyś taką historię, że chodziło mu takie trochę... nawiązanie do historii doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, że po prostu mamy dwie osobowości i że po prostu to gdzieś tam się miesza przez cały czas. I myślę, że w tym nagraniu też jest to bardzo fajnie pokazane. Natomiast ja bym zwrócił uwagę też bardzo na instrumentalną tutaj warstwę. Całą warstwę tak, tego utworu. W ogóle instrumentalna wersja od momentu wydania płyty, szczególnie w Wielkiej Brytanii, była używana, że tak powiem, nieładnie, przez stację BBC do prezentowania... Jako sygnał dźwiękowy, tak? Jako taki sygnał przed wszelkiego rodzaju meczami, jakimiś takimi wielkimi sportowymi wydarzeniami. Sportowymi, okay. Tak. No ale to chyba na plus dla zespołu i jego popularności. Na pewno na plus dla autorów. Bo się pewnie z tego cieszyli, że to wielokrotnie było prezentowane na stacji BBC. Trochę też podobny jest ten moment do takiego utworu Hawaii, który był z wcześniejszej płyty. Mówi pan to z pozycji znawcy. Bo to Hawaii to był taki utwór instrumentalny właściwie, gdzie tam dziewczęta tylko robiły chórki. I to był to był sygnał tym razem w Polsce, gdzie chyba tutaj też bardzo sportowo i wtedy mówiło się dużo właśnie o takich sportach wodnych. Okej, okay. Water sports. No to bardziej Beach Boys by chyba pasowało. A nie. Surfing USA. Nie. Ale to jest takie oczywiste. Tutaj chodziło coś nieoczywistego. O to, żeby poczuć wiatr w żaglach, a w tej muzyce ten wiatr się pojawiał. Rozumiem. Dobrze. No. Me and I. Zupełnie nieoczywista piosenka. Nie wyszła na singlu. Raz tylko wykonają live. I ten wykon jest na jednym takim boksie. Thank You for the Music, to był taki boks wydany w iluś tam płyt i tylko na tym boksie można usłyszeć wersję live. Bardzo trudne do zdobycia, natomiast sama wersja oryginalna jest naprawdę cudowna, więc myślę, że jest zupełnie wystarczająca. Mam nadzieję, że to ona, ale tak, okładka Super Trooper. Panie redaktorze, bo dzisiaj mamy taką wyjątkową możliwość, bo przez telefon to jest raczej niemożliwe, że nie. Pan może mi dać taki sygnał, że odpalam maszynę. To jest taki sygnał takim palcem wskazującym i jedziemy. No dobra. No to Abba, Me and I. To mi nic nie zaśpiewałem, panie Izbytu. 100 lat, 100 lat, niech żyje, nam. 100 lat, 100 lat. Tak, i tak wchodzimy w ten przewrotny optymizm. Nie, pesymizm, jak to było? Przewrotny pesymizm. Przewrotny pesymizm. Śpiewa pan smutno, ale się uśmiecha. To ja tak śpiewam. No właśnie. Przepraszamy państwa. Tutaj świąteczna atmosfera. 100 lat. Nie, pan tu się śpiewa mało optymistycznie. Mało. Ale rzeczywiście raz, że to ewidentnie słychać w tej Abbie, Me and I, która wybrzmiała przed chwilą, że pasuje po wydarzenia sportowe. Tak. Ale to tam ten Shaking Stevens, Breaking Up My Heart też jakby... Zasłuchał się. Tak, to chyba on się zasłuchał, bo on był później. Był później. Nawet też dodał takie, co nie było zwyczajowe w piosenkach z Shakinga Stevensa, taki wokoderek tam właśnie w tym chórku. A, no tak, takim... no tak. I takie byłoby brzmienie bogaterowe. Break the rule. Te butelki zawsze słychać. Ale to nie jest butelka, tylko krzesło. A to głodnemu chleb na myśli. Ale to znowu ja wypadłem. Widziałeś drewnianą butelkę? Widziałem. Ja widziałem. Mamy tutaj pozdrowienia od słuchaczy, ale to po prostu
hurtowe wszystkie serduszka, panie redaktorze Don Pablo, to w pana stronę. Ajajajajaj. Tak. Wszystkie serduszka internetowe. Tak. No bardzo dziękuję za te serduszka. Jeżeli one wszystkie dojdą do mnie, to w takiej sytuacji mój organizm będzie składał się z serduszek. No. Bym powiedział, czyli życie wieczne. Nie wiem właśnie, dlatego że jeżeli cały organizm będzie tylko z serduszek, to nie będę miał miejsca na wątrobę, na inne kiszki na przykład. Czy też ewentualnie... Ale to nie, no, jak brakuje jednego organu, to wtedy inny próbuje go zastąpić. No właśnie, ale no czy to jest dobrze? No. Organizm sobie radzi jak może. U jaszczurek jest tak, że jak utnie się jej ogonek, to odrasta. Właśnie. Szkoda, że nie jesteśmy jaszczurkami, ale dzisiaj jest Dino Party, więc możemy się poczuć jak dinozaury, które wyginęły dopiero jak uderzył meteoryt. Panie redaktorze, trochę odrobinę powagi. Chciałbym, żeby drugim numerem też była Abba. Ale to, panie redaktorze, dzisiaj... Pan rządzi. Nie. Nie chce pan... Nie, ja wiedziałem, że po prostu muszę zrobić jakiś taki odwrót. Otworzy się puszka Pandora, tak? Że jak pan powie tytuł, to ja zaraz znajdę. Wiem, że tak by było. Chyba, że czegoś nie ma w internecie. Tak by było. No są takie utwory, aby, które są takie zaszyfrowane. A, na przykład wystarczy, że są po szwedzku, to już są zaszyfrowane. Przecież Polek, jak ktoś mówi po szwedzku, to jakby piłowo metal. No. No nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Gorzej po węgiersku. Tak, egeszki kolomasa. Osztopują do buroki. Dokładnie. Także tej Abby dalej nie będzie, ale Abba w swoim... Znaczy kiedyś będzie. Dziś nie będzie. A wie pan, że dzisiaj jeszcze będzie Abba podczas transmisji? No, bo redaktor Blebux tutaj sięgnął po swoje ukochane utwory i tam Abba też będzie. To już mogę tylko tyle zdradzić. Z początku, ze środka czy z końca? Ale nie w którym momencie programu, tylko z którego momentu kariery. Pyta pan mnie, jakbym znał karierę grupy ABBA. Ale jest Thank na początku. A, no to z końca. Czy to na pożegnanie? Po prostu napisali, dziękujemy za wszystko, do widzenia. Dziękujemy, przepraszamy, dobranoc. To jest piękna wersja live, też taka ze studia w Sztokholmie, właśnie jeżeli chodzi o piosenkę, z pierwszym słowem Thank. I rzeczywiście dziewczyny się świetnie sprawdzają i to jest taka piosenka taka, tak jakby sobie siedziały, wiesz, gdzieś tam na jakiejś sofie i przy kominku i sobie śpiewały właśnie w ten sposób. Taka ładna tak sytuacja. Mm-hmm. Prawie jak u nas dzisiaj. No. I też tak śpiewamy. Ja nie wiem, czy państwo już to zauważyli na profilu Radia Wtedy na Facebooku. Staramy się umieścić zdjęcia i jeszcze będę umieszczał tutaj zdjęcia, kiedy to bawimy się podczas piosenki, aby będzie co oglądać. Będzie me and I. Tak. czyli znów w dwóch różnych rolach każdy z nas wystąpi, tak? trochę tak, no może tak. Jacqueline Hyde. Ale druga kanapka, którą pan zaproponował łaskawie na dzisiejsze spotkanie. To tak od drugiej strony. Trochę chciałem. Tak nocnie. Nocnie, ale jednocześnie magicznie. Magicznie, bezwzględnie, tak. Tak. To jest zespół, który powstał w latach 70. w Australii. Australia to jest kraj, który szalał za Abbą. A, to po tych pieniądzach. Na przykład. Okay. A jeszcze w dodatku zespół Flash and the Pan, bo właśnie o tym zespole mowa, to jest zespół, który był szalenie popularny w Szwecji. To jak przypadek? Nie sądzę. No w każdym razie na początku byli znani właściwie z jednej piosenki w latach 70. I to był taki one hit wonder, ale później się zaczęło to wszystko rozwijać. Ale jeszcze jest ważne, że... Kupili automat perkusyjny. I zaczęło im pykać, i Midnight Man przecież potem... Tak. I w ogóle te pozostałe ich kompozycje, bo to trudno nazwać piosenkami, bo to są takie miniatury muzyczne, prawda? To są takie... No można tak to nazwać. Magiczne, oniryczne, takie snujące się, hipnotyzujące kompozycje. Ale myślę, że... Tak, z udziałem automatu perkusyjnego. Wywalili perkusistę, stwierdzili, że będzie taniej. W związku z tym, że dzisiaj mamy właściwie pierwszy dzień lata, no bo wczoraj... Na pewno równi. Wczoraj... mam równonoc.
Nierówna noc to jest kiedy indziej, dzisiaj jest, jest na noc najkrótsza. Z pozdrowieniami dla wszystkich perkusistów dzisiaj z równą noc i odtworzymy utwór tak, z udziałem automatu perkusyjnego. To jest jakiś wyjątkowy moment. Midsommar? O tak, oczywiście, są ogniska. Ale to dlatego, że słońce nie zachodzi, ale to chyba tam na północy. Nie, no skąd? Ja wczoraj jeszcze miałem, byłem po 23, znaczy tak, po 22 jeszcze się kąpałem w morzu, a po 23 było jasno, jak tutaj teraz. Ojej, no. Mimo tego, że upały w Malmę rzeczywiście i woda jest cieplutka, naprawdę wielka przyjemność. W Sundzie, oczywiście. Czemu nie? Czemu nie? Ure Sund. Kontynuujcie. No kontynuujemy. No i właśnie chciałem nawiązać tutaj, bo mam taką ściągę, bo nie pamiętam, jak oni się nazywali. Ale to był George Young i Harry Vanda. Właściwie proste, ale jest takie proste, że aż trudno zapamiętać. No to tak, bo Wanda... Wanda, co nie chciała Niemca. Tak, tak jest. Mieli taki team. Razem tworzyli piosenki, który nazywał się Wanda and Young. No to nie jest jakoś tam specjalnie... Nie mylić z Angusem Youngiem, oczywiście. No więc chciałem powiedzieć, że ten Young to jest jego brat. No to co? Australia, no tak. No Australia i wszystko jasne, tak jest. No i tutaj właśnie pojawiły się, to był ten pierwszy singiel w latach 70., który rzeczywiście był wielkim przebojem. Ja tego nie pamiętam, mimo że już wtedy naprawdę sobie całkiem nieźle radziłem. To był Hey St. Peter. Taki był tytuł. Muszę sobie do tego sięgnąć, bo aż jestem ciekawy. Później była ciekawa sytuacja, bo nagrali piosenkę Walking in the Rain. I ta piosenka ukazała się na drugiej stronie singla tego Petera. Ale ta piosenka nie była specjalnie przebojem. Natomiast Grace Jones wymyśliła sobie, że chciałaby nagrać właśnie tę wersję. Nie był to jakiś specjalnie duży przebój, ale do czwartej dziesiątki w Nowej Zelandii. Grace Jones to dla mnie to jest też taki wypadek przy pracy w światowym show biznesie, że ktoś, kto jakby nie ma specjalnie wiele wspólnego ze śpiewaniem, jednak robi karierę jako wokalistka. No ale ona ma przekaz. No tak. Ma przekaz, nie tylko werbalny, że tak powiem. No tak, ona jest trudna do zapomnienia, to prawda. No jasne, jest. A jeszcze ale jak... O czym panowie teraz rozmawiacie? Grace Jones. O Flash of the Pan, które dało piosenkę Grace Jones. Grace Jones, taka modelka głównie, czarnoskóra i bardzo charakterystyczna. Ale i aktorka, no bo też zagrała aktorka, przecież. No tak. Znaczy, no, aktorka, jeżeli chodzi o to, że dostała rolę w filmie, no, może właśnie, w ten sposób. Wystąpiła. No. I nie na scenie, tylko na estradzie. A nawet w filmie. W 1983 roku Flash and the Pan wydali właśnie Waiting for a Train. 83. Tak. I to był też bardzo ważny moment, bo to był pierwszy raz, kiedy bardzo mocno zarysowali się, jeżeli chodzi o ich karierę w Europie. Dotarli nawet do pierwszej dziesiątki w Wielkiej Brytanii. Myślę, że dzięki temu ta piosenka też przeszła jakoś tak do nas. Wydaje mi się, że w trzeciej dziesiątce, nie wiem czy wyżej, ale w trzeciej dziesiątce listy przybojów trójki gdzieś tam ten numer się pojawiał. Nie wiem, czy akurat ten utwór kojarzę z trójką i z listą przebojów programu trzeciego, ale Midnight Man chyba na 99%. No proszę. No tak, bo to jest brzmienie trójki trochę. To jest trójkowe brzmienie, tak, ale jest... No mi się podoba. Uważam, że to jest właśnie... Ale nie, to pan nie musi mnie pan przekonywać. To jest właśnie takie połączenie, dlatego wybrałem taką drugą kanapkę, że lato może być takie jak właśnie Me and I, ale też może być takie jak Flash and the Pan tutaj. Waiting for the... Ale to, że takie chłodne i hipnotyczne? Że magiczne, że to są noce, że się dzieją różne rzeczy, że siedzimy w koszach na przykład na plaży, że... w koszach na głowie. Tak. Nie, no, a to już oczywiście też jest możliwe, bo są takie wygodne bardzo kosze na głowy. Ostatnio słyszałem. Tak? A to taka moda? Ale to chyba w Szwecji. W Kopenhadze. Nie, w Szwecji nie noszą w ogóle nakryć na głowę, bo panowie zazwyczaj noszą taki bardzo wysoko upięty kitek, że tak powiem. No to ja muszę sobie spiąć włosy w takim razie i pojechać do Szwecji, to będę tam bardziej pasował. Będziesz, tak, będziesz, wszyscy będą do ciebie mówić hurmerdu. Znowu to piłowanie medalu. No dobrze.
Nie, bo dzisiaj pan redaktor Mozart mnie zdziwił, że tak ucieka przed słońcem, ale no, jesteśmy ewidentnie przeciwieństwami. Dlaczego? Że co, że redaktor Mozart nie lubi słońca? Nie, lubię, ale męcznie troszkę. Ale ja też nie przypadam. Temperatura. Ja też nie przypadam, dlatego uwielbiam Skandynawię, bo tam jednak nawet zimą można pojechać o te kilkaset kilometrów na północ i mamy normalnie śnieg po kolana. Tak. Proszę bardzo, ale też oczywiście słoneczko, wysokie ciśnienie, a nie chlapa jakaś. Syf i wszystko inne. Nie, wszystko jest czyściutkie, bardzo ładne. Natomiast przyjemne. Skandynawia również zaczyna zaskakiwać wysokimi temperaturami. Tak, w zeszłym roku też byłem akurat w sierpniu i po prostu nie mogłem wytrzymać. Malmę. Ja w swojej karierze wiele razy grałem i pracowałem w Szwecji. W cyrku no Scott u Roberta Bruneta. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy człowieka. Pewnie. No i ja w 2014 roku załapałem się na tak zwane lato stulecia. Ja pamiętam, że kontaktowaliśmy się z ludźmi w Polsce, którzy narzekali na bardzo niskie temperatury, a my tam po prostu... Przyjedźcie się do Szwecji. Opalaliśmy się i w Göteborgu w morzu się kąpaliśmy. Nie, no tam, to, tam już... Nie, no oni, znaczy... Oni kąpią się już od maja, tak naprawdę. No, ale oni są zahartowani, no, ja nie. To jest morze północne. Tak? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Ale inaczej, nie jest to ciepłe morze. No nie jest to ciepłe morze, na pewno. Ale były takie upały, że po prostu... Że było nie ciepłe. Nie dało się nie wejść do wody po że prostu. Że było ciepłe. No w zeszłym roku w sierpniu też w Malmę było naprawdę... Ja nie pamiętam, żeby była taka temperatura w Bałtyku tutaj po naszej stronie. Coś nieprawdopodobnego. A tam było po prostu rzeczywiście bardzo, bardzo wysoko, z wielką przyjemnością. Ja to już wieszczę od kilku lat, że Skandynawia za niedługo być może będzie rajem na ziemi. Moim zdaniem również. Zwłaszcza w dzielnicach muzułmańskich. Tak. Również. Ale tak, już musiał. No właśnie, o, jest ryza na stole. Widzisz tę ryzę na stole? Nie otwierajmy tej puszki Pandora. Bo ja znam parę historii. Bywałem tam i wiem o tym, że ludzie mieszkający w Szwecji dowiadywali się z wiadomości, że w miejscu, gdzie mieszkają, są rozruchy. No, tak. Także spokojnie. No. Właśnie. Nie wierzmy mediom, a jak słuchać, to tylko radia wtedy. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że są bardzo piękne piosenki i ta druga kanapka już nadciąga, proszę Państwa. Będzie bardzo spokojna, możecie sobie zrobić jakiegoś zimnego drinka, niekoniecznie alkoholowego, ale jakieś takie non-alkoholowe mojito na przykład. A ja z perwersją i z premedytacją sięgam po wersję extended, bo... Oczywiście, bo... Po pierwsze uważam, że warto, a poza po drugie... Poza tym ukazało się kilka. Tak, tych wersji jest kilka. W ogóle Flash and the Pen był chyba wdzięcznym tematem do robienia wersji extended, bo tak jak mówię, ten automat perkusyjny wystarczyło włączyć na te 8 minut i miało się piosenkę z głowy, tak. A czy to jest ta wersja 6.39 czy 7.18? A, i tylko 5.38. Czyli to jest ta 5.42. Ale dzisiaj będziemy licytować teraz? Nie, no chciałem zapytać, o którą wersję chodzi. Słuchacze włączają stopery. No to co? Ale to co, że się nie żegnamy, tylko włączymy się, pożegnamy kiedyś indziej. No pewnie, że tak. Dobrze. Ja jeszcze anegdotkę, ale po piosence anegdotkę a propos grania i występowania w filmach, dobrze? Oj, dobrze, grubo. Proszę się przygotować. Będzie no to, będzie grubo. Panie redaktorze, Don Pablo, proszę czynić honory, zapowiedzieć utwór i ten taki ruch ręką proszę mi pokazać. Waiting for a train, Flash and the Pen. Szanowni Państwo, bo kącik z plecaka Stasiaka się skończył.